Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft. Słuchajcie, zauważyłam, że na serwerze jest Wojtek, także idę i pokażę mu, w jakim miejscu teraz mieszkam, zobaczę jego reakcję. Może jak zobaczę po prostu, w jakich warunkach teraz żyję, to stwierdzi, że może mnie przeprosi, że mi tak, nie wiem, no wiecie, on mi takie przykre rzeczy mówił, taki był niemiły do mnie, tak samo Palion i wiecie, tak się dla mnie dziwnie zachowywali, tylko przez to, że zaczął mi się podobać inny kolor. Zobaczymy też jego reakcję na sąd, bo on chyba jeszcze sądu nie widział, więc zaraz sprawdzimy, jak on na to zareaguje, ale mam nadzieję, że dobrze. Ja mu próbuję po prostu to przekazać, że te dwa kolory wcale nie są takie złe i że rzeczywiście są lepsze na przykład od różowego, od niebieskiego, no zielony to akurat zielony, także zobaczymy, jak on zareaguje na mój nowy dom i też na ten sąd. Zaraz po niego po prostu pójdziemy. Halo, siemka. To jest Katarzyna. Co jest, Wojciechu? Nic się nie dzieje. Nie kłam. Ale nic się nie dzieje, no przecież normalnie jest wszystko. Ej, w ogóle trochę mi się nie podoba ten twój domek. Drewno ostatnio mnie strasznie nie razi. Nie mów nic. Oj. Odejdź. Nie, no chciałam ci pokazać, jaki teraz odejdź mam domek, bo mieszkam z odejdź hakerem. Opętany człowieku. No, kurde, wywalił mnie. Chodź, pokażę ci, gdzie teraz mieszkam. Nie. Naprawdę? Nie chcesz pójść ze mną? No i widzicie, dlatego mówię, że jest niemiły, bo on nawet nie chce mi wytłumaczyć, o co chodzi. Mówi tylko, że jestem opętana. Bo jesteś opętana, mówię. No mówi, że jestem opętana i że mam sobie iść, ale ja nie rozumiem czemu. Tak samo bo spytałam hakera, kim jest Nubek i on powiedział, że kimś bardzo fajnym, ale że mam nie pytać Wojana. Nie wiem czemu. Podaj! Czemu mam spadać? No ja tyle rzeczy nie pamiętam. Bo jesteś opętana. Od kiedy wpadłam do dziury, to po prostu połowę rzeczy nie pamiętam, no za ale... dużo z hakerem zadajesz się. Chodź ci pokażę opętuję ten mój domek. Cię. A widziałeś sąd, jaki ładny jest teraz? Jaki sąd? Chodź. Nie, no. Weź, przestań po prostu. Chodź ci pokażę, jak sąd ładnie teraz wygląda. Wydaje mi się, że plus 10 do sądu, naprawdę. I do powagi sądu, i do wszystkiego. Piękny, naprawdę. Tak? Podoba ci się? Mhm. No to się cieszę, no to chociaż coś ci się podoba w sumie. Może się przekonasz do tych dwóch kolorów, skoro są ci się podoba. No, naprawdę mi się podobają sobie. Chodź zobacz w środku, bo okna też zrobiliśmy takie inne. Więc naprawdę jest tam mega spoko, zobacz. Tutaj tak wiecie, już się robi klimatycznie. Wchodzi się do środka, no i zobacz, tutaj okna no, są czarno-zielone, ładnie, czarne, ładnie, a z no, drugiej strony... No. Serio ci się podoba? No, a czemu nie? No widzicie, to serio jest git, nie? No nie ma jakby... czegoś złego. A teraz jak ja ci się podobam, jak wyglądam, czy coś? Żartowałem! Ała! To jest okropne! Czemu mnie bijesz? No przecież nic ci nie zrobiłam! Koniec z tobą! Rozumiesz? Ale ja nic ci nie zrobiłam! Będziesz musiała pójść do izolatki, będziesz leczona na zawsze. Ale dopóki przecież się nie ja wyleczysz. Jestem normalną Katy, tylko inne kolory mi się podobają. Nie. I drewno mi nie się nie podoba, coś mnie razi. Skąd to gadać? Drewno. A czekaj, muszę zniszczyć to drewno, bo mnie razi. Nie niszcz drewno, no kurde! Ale wpadłeś. Co się śmiejesz? No bo to było śmieszne, no. Padłeś. Bawić się mój upadek. Jesteś nie już no, naprawdę po prostu wpadłeś w tej dziury akurat ten. Chodź ci pokażę mój nowy domek, może jak to zobaczysz, to zrozumiesz, że musisz być dla mnie miły. Nigdy, jak jesteś opętana. No ale to nie jest moja wina, że coś się dziwnego dzieje, rozumiesz? No, twoja, ja... bo zadajesz się z hakerem. Ale ja mam przeczucie, że coś jest nie tak, tylko po prostu nie wiem co. A co że to zawierza? O, jedzonko. To jest mój domek nowy. Zobacz, ma 101, czyli takie coś oryginalnego. Teraz słyszałam, że to jest mega modne, że wiesz, jest 101. Tak, modne, ohydne. Zobacz. Taki domek, w środku zielono-czarny. Nawet mam kaktusy. No ale że niby co, tutaj będziesz mieszkała? No, tu będę, tu już mieszkam. Tak, wchodzisz do góry, mieszkasz. To masz... No mówię ci, że zamieszkałam z hakerem. Ty sobie chyba żarty robisz. No bo ty i Palion jesteście dla mnie niemili. Widzowie w komentarzach też piszą, że coś mi odwala i ten... A ja nie rozumiem, o co chodzi. Nikt mi nie potrafi tego logicznie wyjaśnić i tylko haker jest dla mnie miły. Coś ty jej zrobił, haker. Co? O, haker. No właśnie, tylko on jest dla mnie miły, widzisz? Ty zaraz mnie bijesz i coś robisz, a on... A nie pamiętasz miłych Wojanowic. Ale zobacz, jakie teraz są piękne, jaki widok mam na Wojanowice. Teraz są okropne. Chodź ci, pokażę ci coś. Coś co mega fajnego, jak zjedziesz w dół. Nic mi się nie chce. Zobacz, patrzeć. Jak idziesz tutaj, to przechodzisz sobie do hakera. Ten okropne kolor mi się nie podoba akurat, okropny. Okropne. Już go zmieniam. Jak to ci się nie podoba różowy kolor? No, razi mnie strasznie, boli mnie w oczy, nie wiem, coś mi się nie podoba wiesz w tym co, kolorze. Dobra, nie, Kati, wiesz co? Koniec tego. Au. Koniec.
Nie rozumiem. Co ty robisz, Fojan? Idziesz ze mną. Ale co ja zrobiłam takiego? Lubisz mnie jeszcze? Tak, ja ciebie uwielbiam. No to idziesz ze mną. Dobra, idę z tobą. Nie, nie idź z nim, Kati. Idę, no przecież to jest mój chłopak, ja muszę iść z nim. Musisz iść. Powiedziałeś, że przecież mogę się z nim kolegować. Fojan, no co chcesz z nią zrobić? Nie interesuj się. Tak, będziesz się zmienił. Tak do mnie odzywał. Ty ją zmieniłeś, nie interesuj się. Rządzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Idę za Wojtkiem, bo po prostu jemu bardziej ufam i mi się wydaje, że on chce no dobrze właśnie dla mnie. No właśnie, więc to chyba bezpieczniej po prostu jak pójdę z nim, wiesz, haker, bo ja wiem... Co ty robisz, Kati? Przecież... Ale ja wiem, zbudowałem dla ciebie dom. No wiem, że jesteś... Haker, bądź gadać, wyjdź stąd. Wyjdź stąd. W sumie no ma rację trochę, nie? Pomógł mi bardzo w tych ciężkich chwilach. Niczym ci nie pomógł. Tylko ci przeszkodził. Ale wiesz, w tych ciężkich chwilach, jak wy się obrażaliście na mnie, to on mi dom zbudował, serio. Chodź tutaj. Jak tak możesz? Przecież ty tutaj masz dom. Tutaj zobacz. Masz swój apartament tutaj. O, ja nie mogę, ale brzydkie kolory. Teraz musisz tutaj zamieszkać. Nie mogę na to patrzeć, to jest okropne. Musisz tu zamieszkać. Jak ty możesz tu żyć? Przyjdę po Kati. Zaczekaj na mnie. Musisz tu zostać. Ale tu są okropne kolory, błagam, zmienię na zielono-czarne, błagam. Nie. No przecież to jest tortura. Co ja mam tu robić? Musisz tu zostać, Kasia. A ty poczekasz ze mną? Na co mam poczekać? Bo ja nie wiem, na co ja tu mam czekać. Mogę ci zostawić. Tu jest trochę lepiej, to jest zielony taki uspokajający trochę. Ło! O nie! Co ty zrobiłaś? No nic, ktoś mnie tepnął. Chodź tu. Co to jest? Ej, co to jest? Masz tu wejść. To jest pełno obsydianu. Czemu mam tam wejść? Już. Ale ja nie chcę. Musisz. Ej, dobra, mam elitrę, widzowie, ja po prostu sobie... Wracaj. Nie. Nie, no proszę, bo ja nic nie zrobiłam. Wracaj natychmiast. Nie, ja lecę do Wojtka. Nie ma opcji, że ja wrócę tam. Co to jest? Wszystko z obsydianu? Tutaj. Nie. Nie, no kurde, co ja ci zrobiłam? Masz tu zostać. Dlaczego? Weź łóżko. Nie będziesz rozmawiała z Wojanem. Nie, no muszę stąd uciec po prostu. Nie uciekniesz. Będę się zamurowywał. Tyle, ile trzeba. Okej, dobra, widzowie, dam radę. Dam radę uciec, może lepiej uciec po prostu poza Wojanowice. No nie tepaj mnie, ja nie chcę tu być, czemu mnie zamykasz? To jest niepoważne. To jest więzienie. No i super, nic nie widzę w tym więzieniu, po co mi to łóżeczko? Ja nie chcę potrzebujesz tu spać. Je. Będziesz nie mogę musiała go położyć, no przesuń się. Nie mogę, o, dobra. Idź spać. Nie chcę spać. Jutro obudzisz się, będziesz się lepiej czuła. Nie, nie, ja naprawdę się boję, nie zasnę tutaj. Uwierz gdzie mi. Jest Wojtek? Powiedz mi, gdzie jest Wojtek, przecież on mi chciał pomóc w czymś. Nie chciał ci pomóc, chce ci przeszkodzić. Czemu mi tu kładziesz jakieś szkło? Nie chcę tego szkła, chcę zobaczyć, gdzie jest Wojtek. Takie szkło jest piękniejsze. Zostaw nie. je. A co się stanie, jak pójdę spać? Przyprowadzisz mi tu Wojtka, jak pójdę spać? Tak. Spełnię twoje każde życzenie. Okej, okay, może no powinna mieć, ale się boję, jestem w jakimś miejscu dziwnym. To mi jest podejrzane, widzowie. Coś mi się kojarzy, że już była podobna sytuacja, że skądś nie mogłam wyjść. I też chyba był w to, jakby nie wiem, no nie wiem, chyba haker to zrobił. Nieprawda. Wtedy. Nieprawda? Masz jakieś złe wspomnienia. Nie wiem, ale coś mi się kojarzy, że nie jest nie tak, no dobra. Czyli powinna mi spać czy nie? Powinna mi spać czy nie? Chyba pójdę. Tak, połóż się. Jutro. Dobra, może nic nie zajmie. A jutro mnie stąd wypuścisz, obiecujesz? Tak, i spotkasz się z Wojanem. Dobra, no to może to się opłaca. Dobra, widzowie, idę spać. Nic mi innego nie pozostało. Wojtek pewnie nie wie, gdzie ja jestem. Totalnie nie wie, gdzie ja jestem, więc. No dobra, idziemy spać i po prostu zobaczymy się rano. Dobranoc. Ale boję się okropnie. Nic mi nie zrób tylko. Kurde, no. Czemu mnie tu zamknąłeś w ogóle? Dobra, idę spać, widzowie. Słuchajcie, widzowie, wstałam i zobaczcie, co się ze mną stało. Tak samo wyglądam jak ty, haker. Czemu? Jak się czujesz? Lepiej? Dziwnie, jakoś mam dużo nienawiści w sobie. O, wypuściłeś mnie. Tak, chcesz się spotkać z swoim chłopakiem? No nie wiem, teraz jakoś już średnio mi się chce z nim spotykać. Wydaje mi się, że on jest jakoś negatywnie do mnie nastawiony i że w ogóle nie wiem, czy powinnam tu być jeszcze. Ale no dobra, to jest może, prawda. Może tu nie przyjść. Lubi cię, ale nie to nie ma znaczenia. Tak, skoro tak mnie nie lubi, to chyba powinnam po prostu mu powiedzieć w twarz, że ja jego też nie lubię. Dlatego właśnie go przeteleportuję. Może zamknę go tutaj, co? Nie, nie zamykaj go. Może on nie chce nic złego. Ja sama nie wiem właśnie, czego on ode mnie chce teraz. Nie rozumiem.
Próbowałam też je zamknąć w jakimś domku. I wiecie co, jeszcze więcej nie pamiętam niż ostatnio. Nie wiem co się dzieje. Ale ładne te wieżowce, ładne, podobają prawda? Mi się. Też tak. Mi się bardzo podobało. Fajnie tu wygląda, nawet mi się podoba to miejsce, dobra. Dawaj. Jesteś gotowa, Kati? Dawaj go. Teleportuję tutaj. Wojana. Ja chcę zobaczyć go. Wow, co jest? Gdzie? Witam cię, Wojanie. Jakie zobacz. Masz do mnie nastawienie nadal? Bo wyjaśnij ostatnio to. Byłeś jakiś taki... Co ci się stało? Co mi się stało? No teraz wyglądam chyba lepiej, nie? Co ci się stało? Co ty robisz? Czemu się na mnie denerwujesz? Czemu jesteś cała hakerowa? Oszalałeś? Jak spadnę, to mnie możesz zabić. Haker, przecież ty masz hakerkę, po co ci Kati? Nieprawda, to jest po prostu lepiej wyglądająca Kati. Jesteś co? Bardzo niemiły do mnie, naprawdę. W kolorach. Nie, ty chyba trzeba Kati go wywalić bardzo stąd. Opętana, ogarnij się. Może nie zamknij go tutaj, bo mnie bije cały czas. Masz rację. Co wy robicie w ogóle? Nie zostawcie podoba mnie. Mi się twoje zachowanie. Myślałam, że ty będziesz milszy dla mnie. No ale ty nie widzisz jak wyglądasz, jak hakerka. Ale czy to jest moja wina? Się. Ja tylko poszłam spać. A pamiętasz jak razem chcieliśmy walczyć przeciw hakerowi? Nie pamiętam za dużo rzeczy. Jak zasnęłam to właśnie. Po prostu za dużo... Nie wiem, coś się stało znowu. No chcieliśmy razem zniszczyć hakera. A pamiętasz Nubka? Co zrobił? A co zrobił haker Nubkowi? Powiedziałeś, że Nubka mam nie pytać o niego. No tak. No? No bo haker powiedział, że mam nie pytać o Nubka ciebie, bo ty nie lubisz go, nienawidzisz nie pytaj. Nubka. Jaki nienawidzisz on jest Nubka, jego wrogiem. No tak haker powiedział, że ty nienawidzisz Nubka. Jak tak ty nienawidzę, on kłamie. No ja już nie wiem kto kłamie, a kto nie. Podobno bo my lubimy Nubka, prawdę. A ty go nienawidzisz. Co? I on mówi, że mam wejść do wy, portalu do bo ty Nubka. Też jesteś opętana. On powiedział, co? Że mam iść do Nubka. Teraz? No, że powinnam wejść tam do Nubka, no powiedz, że tak o. mówiłeś. I po to to robisz, haker. Kat, nie możesz wejść do żadnego portalu. Ale nie czemu? Możesz tego zrobić. Nubek, my podobno z hakerem go lubimy o. bardzo. Nie, Nubek tam jest, ale on jest uwięziony, tam nie może stamtąd wyjść. Jak i tam uwięziony? Są jakieś złe potwory, przecież dostawaliśmy informacje od hakera. Mówiliśmy ci to wszystko, jak upaliona byłem w ogródku ja i odkryłem tajną wiadomość hakera. Ja naprawdę już nie pamiętam z tego wszystkiego. Bo ja to kłamca, nie wierz mu. Przypomnij sobie, że... Albo nawet nie przypomnij, ja ci powiem. Nubek jest w złym świecie. Jak to w złym świecie? Ty powiedziałeś, że jest w lepszym, lepszym świecie? No, nie rozumiem. Każdy mówi coś innego, ale ty jesteś dla mnie wyjątkowo niemiły ostatnio. Dokładnie. Więc chyba nie powinnam ci ufać. Nie ty wiem, zobacz, jaka ty jesteś. Ja, ale co ja zrobiłam? Ja tylko lubię inne kolory. Nic innego. Ty debinu! Może też chcesz tak wyglądać. O, byśmy byli tak podobni. Nie tak wyglądał. Nigdy nie pozwolę, żeby coś takiego mi się stało. Ale zaczniemy tylko jak od włosów, zmanipulowałeś żeby były Kati. Nie. Zielone włosy są ładne. Zmanipulowałeś bardzo ładne. Kati. Mi bardzo się podobały. Jesteście, nic takiego wiecie, nie zrobiłem. Co? Pokazałem nie jej prawdę. Nie tak mówić. Ja już nie wiem, co ja powinnam zrobić. Nie, tak wiesz co, denerwujesz mnie bardzo. Nie wchodzić do żadnego portalu. Nie powinnam wchodzić do portalu? Nie, cokolwiek nie mów się tak wydarzy, nie możesz wejść do portalu. Coś złego się wydarzy? Nie wiem, mam jakieś złe przeczucie z zrzuciłem go, spokojnie. Ale nadal mam jakieś już złe przeczucie. Już go nie będzie. Może już wracajmy do tego zamku czy gdzieś, bo ja już nie wiem, czy... Nie, zostań tutaj. Ja tutaj mam tutaj zostać, ale dlaczego? Bo słyszałaś Wojana. Mówił wiele kłamstw. Nie mogę pozwolić, żeby stała ci się krzywda. Ale ja nie wiem, kto mówi prawdę, a kto nie. Może ty mówisz kłamstwa. Nieprawda, zobacz, mamy taki sam kolor skóry. Lubimy zielony. Ja nie chcę to coś siedzieć. Oznacza. O! No ja chcę wyjść stąd. Nie uciekaj. Ale mogę spokojnie. Wyjść. Dobra. Mogę ci otworzyć. Cały czas możesz wyjść, ale tutaj jesteś bezpieczna. No nie wiem. Trochę mnie to stresuje wszystko. Dobra, ja tu zostanę, ale nie zamykaj mnie, bo ja i tak to otworzę. Dobrze, weź tutaj ten obsydian, jakbyś chciała zostać zamknięta. Jakby tak przez przypadek, bo ja to znalazł. Dobra, nie wiem. Już chcę zostać sama, najwyżej sobie zejdę, mam elitrę. Nie schodź, pamiętaj, żeby nie schodzić stąd. No dlaczego? Tam się złe rzeczy, jak zejdziesz. Ostatnio same złe rzeczy się dzieją, ja nic nie rozumiem, dobra. Nic nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, już idę sobie, dobra, idę spokojnie, spać. Spokojnie, jutro do ciebie przyjdę, nie będziesz miała żadnych wątpliwości. A Wojtek przyjdzie? Gdzie on poszedł? Czemu go zrzuciłeś? On już nie przyjdzie. Czemu na nie niego przyjdzie? Już nie ale on liczyć. Jest dobry! Nie, skąd to mówisz? Dlaczego? Nie wiem, no tak mówił, jakby był dobry, nie wiem. Wiesz co, muszę to sama ja przemyśleć. Jestem dobry. Ja muszę to sama on przemyśleć, bo ja nic nie rozumiem. Zobaczcie w ogóle jak ja wyglądam. Bardzo dużo się pozmieniało, nie wiem. Dobra, już pa. Jutro nie będziesz miała wątpliwości.
A tymczasem żegnaj. No. Nie wiem, widzowie, to jest po prostu dla mnie nielogiczne. No niby on mnie tu nie trzyma na siłę, bo zostawił to otwarte, ale powiedział, że nie mogę schodzić na dół, bo tam jest niebezpiecznie. Ale co może tam być niebezpiecznego, skoro Wojtek normalnie tu był i ze mną rozmawiał i mówił też o Nubku. I też mam jakieś prześwity z tym Nubkiem, że my kiedyś byliśmy naprawdę zgraną ekipą, więc może Wojtek ma rację, ja po prostu nie wiem, ja jestem tak zagubiona przez to, że tutaj spałam, ja nie wiem, co on zrobił, ale po prostu zobaczcie, jak ja wyglądam. Co się ze mną dzieje? Nic nie rozumiem, widzowie. Naprawdę, napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie i do zobaczenia już w następnych filmikach. Ja muszę to sobie wszystko przemyśleć. Trzymajcie się, buziaki dla was, pa pa!